szczerze, to nigdy nie miałam okazji brać udziału w takiej prawdziwej, realnej mediacji, dlatego cieszę się, że dzisiaj mogłam chociaż wziąć udział w tej symulacji. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby promować takie instytucje, które pomagają nam rozwiązywać właściwie sprawy codzienne, bo każdy z nas wchodzi w jakieś spory, konflikty. Wiadomo, życie się toczy i różne sytuacje się zdarzają, dlatego bardzo się cieszę, że jest to promowane. Często dusimy w sobie te emocje, nie chcemy mówić o tym głośno, z czym się mierzymy, jaki mamy problem, jakie emocje w nas buzują. Czym jest mediacja? To jest sposób na rozwiązywanie konfliktów, ten alternatywny, pozasądowym, gdzie dwoje osób, czy też większa ilość osób może usiąść i po prostu porozmawiać. Chcielibyśmy, i tutaj taka inicjatywa Sądu Okręgowego, który zaprosił moją osobę do bycia w roli mediatora, jest to, żebyśmy od małego uczyli się rozmawiać człowiek z człowiekiem. Często smartfony, inne urządzenia, których my już się nie pozbędziemy, ale one nas trochę zamykają z tego świata, o właśnie, tak jak teraz rozmawiamy sobie ze sobą. I to powoduje, że my tracimy troszeczkę takie swoje kompetencje do rozmowy. Wydaje nam się, że każda rozmowa może być trudna, że w ogóle nikt mnie nie zrozumie. A tutaj chcemy młodemu pokoleniu pokazać, żeby po pierwsze jak najszybciej rozmawiali ze sobą, nie bali się i jeżeli zrobią to w odpowiedni sposób, czyli poprzez fakty, a nie bo ty mi coś zrobiłeś, no to ta rozmowa może zakończyć się sukcesem. Są te etapy, gdzie najpierw mediator musi uzyskać zgodę obu stron na prowadzenie mediacji. Następnie już mamy tą część, kiedy mediator merytorycznie ustala, co się zadziało, czyli ustala te fakty z przeszłości, ale jednocześnie dopytuje stronę, jakie rozwiązania by widziała. Już nie te ostateczne, ale ja to zawsze lubię takie zdanie używać, gdyby wszystko było możliwe, to jak byśmy chcieli tą przyszłość swoją widzieć? Wtedy strona opowiada. Natomiast po sesjach indywidualnych, kiedy już mediator wie, z czym mierzy się jedna strona, druga strona zaprasza do wspólnych rozmów, których celem jest przedstawienie sobie tej różnej perspektywy, która dla stron będzie zawsze subiektywna, ale dajemy sobie na to prawo, że każdy może opowiedzieć tą historię, bez oceniania, bez osądzania, a bardziej skupiania się na faktach, a następnie mediator takim pomostem przenosi do rozwiązań, czyli no dobrze, to teraz jak te tematy, które są, czy były dla Was trudne, możemy rozwiązać. Na czym Wam najbardziej zależy? I to jest już praca mediatora nad emocją u takiego człowieka, no i przede wszystkim nad rozwiązaniami. Są centra mediacyjne, przy którym działają mediatorzy, ale też mogą być niezależnymi mediatorami, którzy prowadzą po prostu kancelarię mediacyjną. I tak naprawdę najlepiej wtedy do takiego mediatora zadzwonić, umówić się na spotkanie, żeby mógł wyjaśnić też, czy ten konflikt, z którym się mierzymy, jest do rozwiązania. W większości tak, natomiast warto skonsultować to po prostu z ekspertem, który w tej dziedzinie się zna. Każdy trzeci czwartek miesiąca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Święto mediacji, mediatorów, wszystkich tych, którzy chcą się porozumieć i przy okazji tego święta od wielu lat promujemy po prostu mediacje. Mediacje sądowe i pozasądowe jako sposób na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy stronami wszelakich, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. I dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Opolu o godzinie 9:30 rozpoczęliśmy takim wydarzeniem, głównie skierowanym do młodzieży, która za chwilę wkroczy dorosłe życie. Ale jak widzimy, dzieci, młodzież już w tych konfliktach są zaangażowani. I mediacja jest tym sposobem, która pozwoli i daje szansę tak naprawdę rozwiązać wszystkie spory, które mamy między sobą.